Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Udało mi się w końcu dotrzeć do tej ostatniej kapliczki. Nie zeżarły mnie gule po drodze. No i po dotarciu mamy taki fajny widok jak o tych jegomościów. Tak, ja też wyczuwam srogi wpierdol. Mam nadzieję, że to tylko ja im, a nie oni mnie. Poczekajmy sobie jeszcze sekundkę w kwestii regeneracji życia. Zmienimy sobie znak i już podejdziemy do jego mościów. Zobaczymy, czego chcą od tych kapliczek. Wyniszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coś ci za jedni. Jesteśmy zwiastunem błyskawicy, ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Naziści? Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki, trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie, a potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Oxenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Będzie trzeba z tym typem pogadać. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. No mieliśmy naprawić kapliczki, więc... Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pochołka reżimu! Kraina, gdzie żyje więcej takich jak ty? Ależ pięknie między nimi tańczy. O, skurwie jaki. Wow, jak go tam pochlasnąłem. Szkoda trochę tych studenciaków. O. No shit, pierwszy raz mi się zdarzyło. O, w końcu mogę ubrać tą... What is this shit? Czemu ona tak gejowsko wygląda? No dobra, jest lepsza. Tylko dlatego będę ją nosił. Co to jest? Rękawice tropiciela. Lepsze. To jakiś ciekawy dokument, coś gdzieś jakoś. Coś ma mnie. O tu, wino białe. I jestem przeciążony. Dobra, ale nie to. To chciałem. Aha, już po prostu zakończyłem ten. Tej kapliczki tu nie ma, nie muszę jej naprawiać. Nope. Dobra. Puszczone miejsce, to pewnie będzie kolejne. Prawdę powiedziawszy, to powrót będzie dosyć wymagający.
Aha, ale koń może biegać z przeciążonym Geraltem. Dobra. No już, już. Coś czuję, że jakiś ziomeczek przestanie mnie lubić przez to, że pociąłem jego studenciaków. Ale trudno się mówi. Aha, i powinniśmy sobie... Chciałem powiedzieć, jakieś zadanie wybrać, ale nas zainteresował bardzo ten znacznik tutaj. Drzewo Wisielców, Wiesiabornik. Teraz tak, znowu będę musiał ominąć tą wioskę z gulami. Ja tam jestem jednostrzałowiec. Teraz trzeba się pomodlić, żeby gryf mnie nie zjadł, ani to stado czegoś tam. I może też w końcu zacznę sobie szukać jakiś ekwipunku z którejś z wiedźmińskich szkół. Spierdalaj. Wilki spieprzać. Dobra, ja naprawdę potrzebuję jakiś pierwszy lepszy znacznik szybkiej podróży. Nie wiem nawet. O! Idealnie jadę. Ludzie w opałach. Drzewo Wisielców. Jedziemy tutaj. Mam nadzieję, że tam jest jakiś handlarz, bo trzeba by troszkę gratów sprzedać. Nie wiem, jak to tam... Nie pamiętam, jak to wygląda ta wieś w ogóle. Ano wygląda tak, że jesteśmy w dupie. Dobra, wieś Konary. Może to alergia? A my byliśmy jeszcze gdzie? Tutaj. Dobra. Chyba jednak do Podgai, bo tam jest ten zbrojmistrz. On za większą kasę weźmie ode mnie tę... tą broń. No cóż, czeka nas rekreacyjny spacer, bo biegać już nie mogę. Kurczę, ale naprawdę fajne są te poziomy trudności tutaj jednak. Nie. Kupujcie, Gabriel! O, pokaż mi swoje... Aż jeszcze złoto masz. To dostaniesz. To też. Broń stalowa. Bla, bla, bla. Chyba sprzedam te nilfgaardzkie badziewia. One niby tam sztukę tylko ważą. Ja mam bardzo dużo. Ja muszę kupić w końcu te juki dla konia i tam przechowywać te wszystkie składniki i tak dalej, bo to... Tak to daleko z tym nie zajedziemy. Chociaż 44...
A ten miecz jakbym po prawdzie sprzedał. Źle to zrobiłem, ale już trudno. Niech to idzie wszystko w cholerę. Zostawię to jeszcze. Nie wiem, czy mi się tam do receptur nie... Zresztą... Senat kurtka łowcy nagród. To jest to... Aha, ja nie mam w ogóle tamtych... Srebrny miecz. Ziemiński rynsztunek. Nic ciekawego tutaj nie ma. Jest od 12 poziomu ten. O! Zapowiada się całkiem konkretnie. A, dobra, a on ma jakieś receptory fajne? Kurtka, pancerz. Rękawice myśliwskie. Buty tropiciela, rękawice. Też 14. A moje mają ile? Pancerz. Aha, tutaj jest 14, czyli teoretycznie fajnie by to kupić i zrobić, ale... Ale... No nic. Nie będziemy zamulać u tego. Bywaj. Ten ziomeczek ma jeszcze coś fajnego na sprzedaż. Amulecik bez o... Pokaż mi... Tropię zęb. Kwinta można... Te pierdolone rębacze z Cinford. Cesarstwo Nilfgaardu. A kupię sobie, co mi szkodzi. Końskie juki. To jest coś, co się przyda. To co to jest? Piąta set. Dobra. Czyli chyba mam wszystko, co chciałem. Bywaj. I teraz jak dam Yuki, to co? Aha. Czyli... Mój ogólny... Unos się zwiększył. Dobrze, może być. Chociaż nie ukrywam, że ciekawie by było na przykład przerzucać ekwipunek do... Znaczy, ciekawe i niewygodne. Przerzucać ekwipunek do konia, na przykład nosić tam jakąś drugą zbroję, nie wiem, ciężką. Tak dalej, to... No i wilki... Aha, tylko to zadanie tam, to tak mnie troszkę teraz oświeciło. O, naprawdę nie miałem ochoty z nim jakoś ambitnie walczyć. Przepuścisz. Tam są jakieś problemy wieśniaków. Nie, jak to się tak ładnie nazywało? Kupiec, a to jest ludzie w opałach. O! Skłan Igni. O, 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 o. Chodź tutaj.
Chodźcie, chodźcie. Robi się ciepło. Troszkę taki wpadłem. Nieprzygotowany, ale... Ale pykło na szczęście. O, buty zabójców. Schemacik. Jest tak, co my tutaj mamy? Bo... Później możemy nie mieć okazji zebrać. Żeby nas mogli chcieć, nie wiem, oskarżyć o kradzież albo coś. Dobra, to chyba wszystko. O, tu jest jeszcze bandzior. Koń galopujący w miejscu. Czy to będzie okrutne, jak się zacznę z niego śmiać, że miał małą pałkę? Tu jeszcze coś ma martwe. O, tu jest liścik. Zobaczymy, co to jest. Wysłany list. Tylko kolejny. A nie chce mi się pisało, że mam przyjazną koszulę nocną w koronki i czerwone korale. A i GMDM weź jakoś pomoże. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez Pontar. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez Pontar. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. O, jakiegoś dobrego kupca uratowaliśmy. Trupek. Strasznie wysokie to lejdy przejazdowe okazyjące. Musimy nie każdy. Zresztą wy podróżnych przypuszczacie nieradowi, więc może byśmy się jakoś dogadali. Drzewie i dni targowe to nawozy. Ale tak o suchym pysku? A gdzie? Ilkę, polej no kapralowi kieliszek. Jakiemu kapralowi? Ja zwykły szeregowy. Awansują was pewnikiem. Widać. To jest to zadanie o fałszywych papierach. Podczas wojny między Królestwami a Nilfgaardem granica na Pontarze była zamknięta. Ktokolwiek chciał przedostać przez posterunki graniczne, musiał okazać glejt. Albo fałszywkę, sprzedawaną przez pewnego obrotnego Rydańczyka niedaleko przeprawy przez rzekę. Prezencja oficerska i pewna karku. Pójdziecie ze mną nazbierać się zostawicie. Dobra, zakończmy to zadanie. O, to znowu wy. Może glejcik, okazyjna cena. Muszę to jeszcze przemyśleć, bywa. Zobaczymy, bo tutaj jegomość. O, mogę sobie w ogóle dołożyć nowy ten. W każdym bądź razie. O, to znowu wy. Może da się to załatwić inaczej. Myślę, że dasz mi zniżkę, tak po prostu. Tak, świetna myśl. Masz zniżkę.
To mi się podoba. Od razu lepiej. Interesy z wami to przyjemność. Dobra. Z nieba żeście nam to spali. Witajcie. Pokaż mi swoje towary. Ej, ej, ale tak czemu nie powodzeniem? Czego stać w ogóle na te przedmioty? Dobra, zostawię to jeszcze. Bywaj. Czemu niepowodzeniem? Wiecie co, bo tak, no nie podoba mi się to, co się teraz, że tak powiem, wydarzyło. To jest punkt kontrolny, a to jest zapis ten. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą. Nie, jestem ciekaw, co się wydarzy, jak oddam mu. Dalej chyba będę mógł kupić ten Glade, więc no, najwyżej zapłacę tą stówę, a szkoda, żeby nie dostać ewentualnego doświadczenia za zadanie, przez to, że zostały nieukończone. Dotarł tam za to dziki go, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy tron. Powiedziała mu o wiedźmach. No i zaraz się chyba weźmiemy za główny wątek, bo troszkę tak od tego odpuściłem na bok. Hej! Strasznie wysoko. Co? Jaja zarobicie? Zapomnijcie o mojej ofercie, jest nieaktualna. Idź swoją drogą, klientów nie odstraszasz. Mhm. Dobra. Czyli chyba ten zapis trzeba wczytać. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pamięku, no nic, jednak nie dostaliśmy ani doświadczenia, ani nic, czyli zakup Glade'u jest chyba lepszą opcją. Opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju. No dałoby się go radę inaczej zdobyć, ale... Wiedźmin wyruszył tam. No ale cóż. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to... Teraz tylko pytanie, czy... wciąż wyprzedzał Geralta. Zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. A nie, zobaczymy tylko krwawego barona. Jak cię baronowi przyjdzie swoją drogą, to tak klientów mi odstraszasz. Mam ten Glade czy nie, bo już nie wiem. Wiecie co, w tym momencie zrobimy sobie szybkie cięcie i ja wczytam ten zapis, przejdę to jeszcze raz tak jak trzeba, bo nie wiem, który to miał być i... I widzimy się zaraz. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki go, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów.
strasznie wysokie to cło. Greckie glejty, jest nie najtaniej. O, to znowu... Myślę, że dasz... Tak? Od razu lepiej. Interesy z wami... Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu. Mamy ten glade. Teraz wolni. Chyba. Nie wiem, nie ma go w ekwipunku, ale wierzę, że on gdzieś tutaj jest. No. I teraz tak, bo mamy ten dodatkowy punkcik. Fajnie by to było jakoś. Mam w ogóle dwa punkty tutaj. Odbijanie sparowaniu, możliwe też odbijanie strzał. No nie wiem, czy nie... Co mikstury tutaj zwiększa tolerancję na eliksiry i czas działania eliksirów. No to jest całkiem fajna sprawa. Tonie i próba traw. Wiedźmin jest zatruty eliksirami podczas kontrataku przeciwnika. Następuje spowolnienie czasu. Ciekawa opcja. W ogóle strasznie dużo jest tych umiejętności. Ja już mam problem z tych wybrać kolejny. W czasie dnia. Ej, to jest fajny ten kontrola meta. Sokole oko. Weźmiemy sobie to. Ja to muszę wrzucić tutaj, co nie? Będzie w ten sposób. Aha, i teraz mutagen trzeba odpowiedni by dobrać. A ja mam tylko te czerwony. Co to jest wszystko to samo. Dobra, zakładamy, że ten atak chcemy mieć lepszy i będzie trzeba jeszcze tutaj odbijanie strzał zrobić, ale to jeszcze potrzebuje wbić kilka poziomów. I teraz tak, mapka. Mam iść do kasztelu barona. Podejdziemy sobie do drzewa wisielców, wieś Konary. Tu jeszcze mamy jakiś znacznik. Nie ukrywam, że troszkę się lękam tam iść. Chociaż tutaj te... Tutaj typa nie ma. Dalej, płotka, dalej! Wysokości, czy jeszcze wyżej? Płotka wsteczny! Jedź, płotka! Dobra. Już wiemy, o co chodzi. To zapewne będzie gniazdo potworów. Wow! Chowaj ten miecz. Nie, gdzieś tutaj jest blisko.
Mutageny dropią? Ale jaja. Chyba jednak tam do góry. Strzaskie siodło, kurtka. Tak to... Ciekawe miksturki sobie tutaj znalazłem. Znaczy w ogóle ciekawe. Teraz tak, przydałby się kot. Co to się tutaj będzie działo? Taki przypadek? Jestem na tak, zdecydowanie. A skurwysyn jakś... No... No, skur... I potrzebni się tak... Niepotrzebnie się tak przypaliłem na nich, kurczę, trzeba było ich wciągnąć w ten korytarz. I poza tym mógłbym ich też pozałatwiać troszkę petardami. Aha, nie, bo mi potrzebne mi jest do zniszczenia tego gniazda chyba. Nie wiem, czy tutaj takie coś będzie figurowało, ale... Ło, aż z tego miejsca muszę tam... Strasznie wysokie to słowo. Nie ja je ustalam, tylko król. Ale to wy podróżnych przepuszczacie, nie radowni. Słucham? Więc może byśmy się jakoś dogadali? Ale... Ale mi smutno teraz, naprawdę. Ciśniemy jeszcze raz, szybciutko, konkretnie do celu. Tylko znając moje szczęście, to teraz mnie ta cała grupa tam tych nekerów pokona. Wiem, że tak będzie. Ja tam, tak.
Siemeczek chyba. Ale mnie wystraszył. Dobra, są mutageny. Teraz poproszę masę tych pyszności tutaj. Mistrzowskie. Super, bardzo mi się to podoba. W tym momencie czuję się troszkę jak w Dark Souls. Tam też, jeżeli jest tylko okazja ubić kogoś z dystansu, to warto z niej korzystać. Ej! No, ujmę to tak, prawie jak w Dark Souls. Powinienem mieć jakieś chyba mięso. Wodę tylko. A tam znowu wszystko fajnie. I znajdziemy sobie tu. Chyba zrobimy sobie tak, że odpalimy sobie jaskółkę, zregeneruje się, szybka medytacja godzinna i nie będziemy wpadać tam do tego gniazda całego. Dalej dwa punkty? Aha, bo tutaj... Dobra. Tak, a to póki co przeniesiemy tutaj. Jeszcze niech ta regeneracja trwa. Zrobi nas to na full. Medytacja. Tu jesteśmy. Powinienem mieć eliksir przeciwko... Przeciwko ogrowatym. Olej przeciwko ogrowatym. Czego nie... Kurwa. No cóż. Znowu idziemy na żywioł. W postaci... Kot. Gdzie jest kot? Tu jest kot. Przede wszystkim zapiszemy sobie grę teraz. Nie chcemy popełnić znowu małego faux pas. No nie tak to dałem. Cię tu w końcu ściągnę do siebie. Gdzie jest... miecz? To było mocne. Chodźcież tutaj. O, fuck!
Odpaliłem sobie klawisze i dwa razy grom łyknąłem. Ogar w chuj. Naprawdę. A to jest dopiero jakiś początek i my będziemy jeszcze pewnie walczyć z jakimś, nazwijmy to, bossem. Ja mam mapę tego? I co, tyle? Ej. Tu mamy jeszcze skrzyneczkę, ale się ostała. Boże, żeby jeszcze w niej było coś ciekawego. Ale co mam rozumieć, że tu? Nie ma żadnego gniazda ani nic. Aha, już jest szary znacznik. Kurczę, liczyłem jeszcze na jakąś walkę, że tak powiem, z jakimś pojedynczym, potężnym przeciwnikiem, a tu psikups taki. Rzemiosło. O, 27 poziom. Ciężar 5,8. Zbroj mistrz. Ulepszone buty. Oho, czyli to, że ja to zna... Ojejku. Jest ulepszenie, cacy. No nic, dobra. Idziemy to dalej, my mieliśmy się dostać tutaj. Jeszcze raz. Zły pomysł. No nie sądzę. Ze skóry cię obetrze. Zabić, okraść, kucho zakopać. O skurwiel jaki. Jakie szybkie cięcie. Któryś mi zepsuł miecz. Bandzior 1. I co, jeszcze nie mają tu żadnego obozu, żadnych... Och, jestem taki rozczarowany, no ale trudno. No nic, to w takim razie... Zgubiłem się, dobra, tutaj. My podróżujemy szybko do następnej lokacji.
A ja się tymczasem żegnam. Zapraszam na następny odcinek. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będę miał coraz więcej czasu, żeby pograć. Zresztą obiecałem sobie, że jak skończę CMS, pozaliczam wszystkie egzaminy i tak dalej, to sobie zrobię takie 2 dni ostrego grania, więc mam nadzieję, że pojawi się więcej materiałów na YouTubie. A tymczasem, jeżeli się podobało, proszę o łapki, o komentarze i udostępnianie tych filmików, może waszym znajomym też się spodoba. No cóż, dziękuję, że byliście, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, hej, hej.